Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, przy którego kręceniu mam troszeczkę stracha. Muszę się przyznać, że no raz na jakiś czas zabieram się do takich rzeczy, do takich filmów, gdzie kiedy coś pokazuję pewne swoje zdolności manualne, takie jak to z moimi zdolnościami jest, no nie zawsze są one takie, jakie bym sobie życzę. No ale cóż, jeden ma talent taki, drugi ma talent taki. Moje niekoniecznie są w operowaniu tutaj akurat, nie są związane z elektroniką, nie są związane z różnym majsterkowaniem. Mimo to zbudowałem makietę, mimo to biorę się za to, mimo to, choć z przekąsem, to od czasu do czasu też bawię się takim troszeczkę majsterkowaniem, trochę grzebaniem, a zdaję sobie sprawę, że na pewno wśród Was jest mnóstwo osób, które bardzo chętnie to robią i na pewno macie sukcesy dużo większe też i ode mnie. Chodziło mi po głowie to od dawna, temacik oświetlenia wagonów. Tutaj mam dwa wagony Robo. To, co Wam pokazuję zawsze w unboxingach, to decydując się na modele Robo, wagony Robo decyduje się zawsze na wersje oświetlone. Natomiast jest czasem tak, że wyboru nie ma w ofercie, są albo były tylko i wyłącznie wersje nieoświetlone. Stąd dawno mi to po głowie chodziło, żeby sobie tą sprawę wyrównać. Dawno mi chodziło też przy ryflakach, do ryflaków pewnie jeszcze kiedyś dorosnę. No a teraz tak naprawdę chcę się zmierzyć tutaj z tematem oświetlenia Y-ków. Ponad 90% modeli, które mam, są oświetlone fabrycznie. Natomiast były niektóre wydawane takie bez oświetlenia. Wszystkie wcześniejsze modele, to znaczy te dwie pary wagonów 112A, pierwsza para, czyli w malowaniu PKP i C, druga para w malowaniu TLK, tym pomarańczowym takim, i trzecia para czerwono-kremowe PKP 6 epoki też były. Także na tamte przyjdzie czas, natomiast teraz chcę spróbować się z tym zmierzyć. Nie robiłem tego nigdy w życiu, robię to po raz pierwszy i tym samym też no, będziecie świadkami, jak sobie tu radzę. Także proszę się miejscami nie śmiać i tyle. Tak, umiejętności mam, jakie mam. Oświetlać będę ten wagon dolny, natomiast drugi wagon wziąłem po to, żeby w razie czego spojrzeć, jak zrobił to Robo, jak to jest zrobione fabrycznie. Będę potrzebował go otworzyć, żeby zobaczyć na wzór. Listwy od Robo nie brałem. Temat listew jest po prostu ciekawy. Zastanawiałem się, czym to oświetlić. Listwy przeróżne filmy sporo na rynku. Natomiast tu wybrałem listwę Raybox. W filmie przyglądam się od dłuższego czasu. Z tym bywa różnie. Produkty już mam na makiecie. Jestem z nich zadowolony i nie jestem. To jest temat dekoderów semaforów, ale do tego to jeszcze przyjdzie czas, żeby coś z tym zrobić. W każdym bądź razie teraz produkt mamy o tyle interesujący, że jest to produkt, wydaje się, prawie że kompletny. Prawie kompletny, dlatego że to, co kupujemy, listwę, mamy kondensator, nawet kondensatory, stąd temat podtrzymania, zasilania, które oczywiście jest rozwiązane w firmie Robo, tu też mamy rozwiązane. Kolejna sprawa to są przede wszystkim listwy już zbudowanym dekoderem, tak? Tak jak powinno być, tak jak kupujemy lokomotywę i chcielibyśmy, żeby ona postawiona na tory cyfrowe, no bo kto ma teraz analogowe? Jeśli ktoś ma analogowe zasilanie, to dlatego, że się bawi zestawem, kupił sobie zestaw analogowy i się bawi zestawem. Nikt przy zdrowych zmysłach na makiecie nie buduje makiety analogowej. Owszem, są jakieś stare makiety, które są analogowe, ludzie mają po domach, które zbudowali, jeszcze nie ucyfrowili, ale każdy, kto teraz wchodzi w to hobby, od razu musi, niemalże jest zmuszony
żeby wchodzić w temat cyfrowy i potem się pojawia każde kupno każdego elementu, każdej lokomotywy. Mało tego, że kupujemy lokomotywę, trzeba kupić dekoder. Albo ok, kupujemy lokomotywę i drogi kliencie, a zapłać nam jeszcze, nie wiem, od 60 do 90% wartości lokomotywy po to, żeby ten produkt mógł jeździć. To jest granta w biały dzień, to jest normalnie rozbój, bo jak to jest, że kupujemy produkt tak, który się nie nadaje? No, moim zdaniem taki produkt, kupiona lokomotywa w dobie produktów cyfrowych kompletnie się nadaje. To tak jakbyśmy, nie wiem, kupowali komórkę bez możliwości, bez modułu cyfrowego do rozmawiania, tak? No i co? Tak, moje porównanie jest dosyć grube, ale naprawdę to, że lokomotywy są sprzedawane w wersji analogowej, tym bardziej, że są sprzedawane za ciężkie pieniądze. Od iluś lat nam się tłumaczy, że elektronika nie kosztuje nic. To wszystko prawda, tylko że nie w modelarstwie kolejowym. Tutaj elektronika jest wyceniona cholernie drogo. I zwykłe dekodery są drogie, a dekodery dźwiękowe to jest grata. Stąd podoba mi się tu, że ta listwa już ma wbudowany dekoder. To nie jest tak, że ok, kupiliśmy listwę, ale to jest połowa drogi, jeszcze trzeba kupić dekoder i tak dalej. Stąd jest to naprawdę mega plus. Mam nadzieję, że mega plus, bo oczywiście, tak jak mówię, uruchamiam to pierwszy raz. Zobaczymy, uruchomię, co to z tego będzie, jak to wszystko zadziała. Tu jestem niezmiernie ciekawy. Samo opakowanie, blister, w formie blistera, na szczęście bez zbędnych plastików, jak to kupujemy kartę pamięci, twardy plastik, do którego bez obcęgów, dosłownie obcęgów nie podchodź, bo nożyczki nie zawsze sobie radzą, tak to mężczyznę pakuje. Tu mamy woreczku strunowym. Sama listwa i instrukcja obsługi. Z tego co zauważyłem, jest instrukcja obsługi również szersza, poważniejsza na stronie www i bez tego się nie obędzie. Nie ma dołączonej do produktu i dobrze i źle. No źle, bo trzeba mieć komputer albo trzeba w komórce na bieżąco patrzeć bądź sobie drukować. Także nie jest to najwygodniejsze, ale dobrze, bo jednak oszczędzamy papier. Tak na dobrą sprawę, jak kupujemy z reguły takich listek, no ja mam jedną, dwie, jak widzicie. Ale zwykle kupujemy takich listek, możemy kupić sporo i przy każdej będziemy mieć parę płach papieru, ile to jest po prostu niepotrzebnej makulatury. A tak raz przeczytamy, raz sobie wydrukujemy, jeśli potrzebujemy wersji drukowanej. Wiadomo, że w dosyć szybkim czasie nauczymy się tego i lepiej, żeby to pozostało w wersji elektronicznej. A na tamte instrukcje ja ją Wam później pokażę. Zresztą sam będę musiał zrozumieć, nauczyć się niej, posługiwać się nią. Jest to, co chyba najistotniejsze będzie w tej listwie, czyli jej oprogramowanie, zmiana wartości, wykorzystanie tego właśnie faktu, że mamy dekoder. Bo te wagony robo, jakkolwiek mamy tu oświetlenie, to jest to oświetlenie bez dekodera. No dobra, to ja już się oczywiście naoglądałem tutaj tej instrukcji i mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. Także co tu jeszcze mamy? Kondensatory są dwa. Nie wiem, czy będę potrzebował dwa lutować. Na początek lutuję jeden. I przewody, te przewody zakładam, że służą do połączenia listwy z odbierakami gdzieś na kołach, jakie mamy. To też jest jakiś temacie, który mnie teraz nurtuje, na ile wagon będzie przygotowany do tego, ale to zaraz sobie rozłożę, to wszystko zobaczymy. Teoretycznie sama instalacja powinna być prosta, czyli co? No, przylutujemy kondensator w to miejsce, tu fajnie, także plus do plusa, minus do minusa i żebym to ja sobie przypomniał, aha, ta gruba kreska, to jeszcze być może będzie trzeba sprawdzić, gruba kreska do minusa według instrukcji, czyli to będzie tak. Jeśli nie, to najwyżej kondensator strzeli. Już miałem taki numer. Strzeli i będzie trzeba wlutować drugi. No dobrze.
jak ten kondensator, czy na długich nóżkach, to dopiero też zobaczę w wagonie i go zagiąć tu, muszę też zrobić, żeby mi nie zasłaniał tutaj tej diody LED, czy właśnie na długich i żeby wystawał, czy na krótkich i w ten sposób to jeszcze będzie do zobaczenia. Na razie tego nie lutuję, będę musiał po prostu zobaczyć, przymierzyć dopiero do wagonu. Natomiast te przewody to będę mógł sobie od razu polutować. No i pytanie, generalnie można to, tu mamy, aha, tu mamy jedną stronę, a tu będzie druga strona. DCC minus, DCC plus. Jakkolwiek, chociaż no, trzeba by było zobaczyć, co tu mamy. Plus to zawsze czerwony, czyli trzeba to będzie zrobić jakoś rozsądnie, no, dokładnie, zgodnie z instrukcją, po co na odwrót. Mi tam teoretycznie wydaje się, że wszystko jedno, no, ale ja mówię, ja nie jestem elektronikiem. Tutaj też jakieś zasady, jakieś reguły, porządek jest, stąd, no, powinienem tego przestrzegać. Także to tu przelotuję, to będą, to jest w zasadzie pierwsza robota przy lutowaniu tych kabelków. Oczywiście to trzeba zrobić tu, jak się ma listę na zewnątrz. Zresztą identycznie trzeba zrobić z tym kondensatorem, jak mamy listę na zewnątrz. Broń Boże, nie lutować tego w środku modelu, bo dotkniemy gdzieś, przepraszam, obudowy i może być słabo. No i tak, jak widzicie, się przygotowuję. Tu druga listwa. Będę chciał sprawdzić. Właśnie je rozpakowałem. Mam listwę o świetle neutralnym. To jest literka N. Tą rozpakowałem. I druga jest z literką W o świetle ciepłym. To jest z angielskiego wall. Jak się domyślam, jakby było C, to może byłoby jaśniej, albo jakby to było dodatkowo gdzieś oznaczone. No rozumiem, że jest instrukcja jedna, dlatego żeby tego nie różnicować, produkty są prawie takie same, ale okej. Tą drugą po prostu zamontuję sobie w troszeczkę w starszym typie, w starzej wyglądającym wagonie, chociaż może tutaj też powinna być bardziej ciepła. Zobaczymy, czy to jest neutralna, czy zimna. Myślę, że zimna, to nie. No, muszę się przekonać. Sam wagon. Wszystko niepotrzebne, to muszę sobie odłożyć. Tutaj już teraz też to mogę na bok trochę, żeby mi nie przeszkadzało, bo muszę się dobrać do środka wagonu, do wnętrza wagonu. Jak się dobrać, żeby niczego nie uszkodzić? Raz rozbierałem wagon Robo, to do filmu, żeby pokazać wnętrza wagonów, a raz mi się sam rozebrał, bo zleciał mi z makiety. Było tak ze 4 lata temu. Moja Biedronka mi się tu jak najbardziej przyda. To jednak z kartami jest najbezpieczniej. Z jednej strony. Z drugiej. Żeby podważyć te wszystkie zatrzaski. No i tutaj też jest niestety kwestia taka, że w modelach Robo instrukcji Robo za specjalnie nie dokłada, na której by było widać, jak się dostać do środka modelu, za co złapać. Dobra, złapałem za sprzęt, za kinematykę. Wyszło i mam nadzieję, teraz zobaczmy, jak wszystko wyleci, czy jakieś części nie będą wylatywały osobno. Co tu się dzieje? A, widzicie, węże mam zaczepione. Narzekałem na... Narzekałem na lokomotywę Acme, na Maryśkę, jak zdejmowałem obudowę, że przyklejone były węże, a tu mamy wagon Robo i też są przyklejone węże, więc uważajcie. Nie przygotowałem się, muszę po prostu iść po narzędzia. Jakie narzędzia mi potrzebne? No zwykłe szczypce. No nie wpadłem na to, że będę musiał cokolwiek w wagonie tu rozcinać. No muszę to rozciąć. Drugie zeszło bez problemu, żeby mi się nie połamało. Utnę to co polecałem w unboxingu Marysi, utnę to w tym miejscu. Albo może spróbuję to oderwać.
Pęseta. Nie, lepiej będzie uciąć. Nawet jeśli będzie kawałeczek wystawał, to dużo będzie to lepiej wyglądało, jak całość mi tego węża, o, w tym miejscu, jak sobie utnę tutaj, jak całość węża będzie mi wisiało pod wagonem, jak mi się, nie daj Boże, ułamie w tym miejscu i będzie kikut wisiał. Także dobra, na razie, koniec sceny. Ja muszę przynieść sobie cążki. A przy okazji też widzę, że dużo więcej mi tu narzędzi brakuje, które będę musiał wykorzystać w tym filmie, więc przerwa jak najbardziej wskazana. I już powróciłem z cążkami, więc delikatnie muszę się zabrać do tej operacji. Gdzieś sięgnąć ten wąż. Dobra, uwolniona. Wnętrze wagonu, no to nas będzie interesowało i to bardzo, bo tu będziemy montować tą listwę. No i oczywiście ten środek. Przy okazji możemy sobie zobaczyć kolorowy środek. Wagon słynny połówkowy, ten starszego typu. Niestety to, co jeździ teraz, to są wagony już innej konstrukcji. Także jeszcze musimy na wagon w malowaniu PKP IC poczekać. No i dobra, to zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Pi razy drzwi. Co mamy na listwie? I to też jest istotne, to wymaga omówienia, bo listw są dwa rodzaje. Jest listwa uniwersalna, to też mam taką listwę i mi się wydaje, że pokażę Wam na jakimś innym filmie, bo to naraz to wszystko byłoby za dużo. Jest listwa uniwersalna, która jest mniejsza i jakoś ma tam rozmieszczone te diody LED, a tu mamy listwę przystosowaną do wagonów przedziałowych, do Y, która się charakteryzuje według opisu na stronie, między innymi tym, że mamy światła osobno dla przedziałów, światła tu w korytarzu i światła do przedsionków, nie wiedzieć czemu, nazwanych wiatrołapami w instrukcji, oraz światła do toalet. I to z góry determinuje nam, jak powinna być listwa zamontowana. I to Wam pokażę tu na tym, przykładając w ten sposób. Oczywiście to będzie tak wyglądało, no ale inaczej Wam nie pokażę tu, jak się to będzie zakładało. I zobaczcie, tu właśnie będzie w przedsionku te diody, ta będzie w toalecie. Te będą tu nad korytarzem, a tu nad przedziałami. Jak nam to pasuje? Spójrzmy. No dokładnie, prawie dobrze. Prawie dobrze, bo tu to jest listwa, z tego co widać, do wagonu 111A, do wagonu posiadającego, policzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć przedziałów. Natomiast tu mamy przedziałów 9, jak w wagonach pierwszej klasy, jak w wagonach 112A. Zresztą dlatego robot dosyć szybko zrobił te wagony połówkowe 104AF, o ile dobrze pamiętam. Zaraz sobie przeczytam na pudełku. Tak, 104AF. Bo mu po prostu bardzo łatwo było zrobić ten wagon, tak? Siedzenia do wagonu drugiej klasy miał, te są do pierwszej pokazuje, do drugiej miał, stąd przełożył z jednego do drugiej i ciach, jest wagon połówkowy. Stąd mniej więcej z tymi diodami jest tak, że tu wypada jedna na przedział, tak, natomiast tu też będzie nad półkami, natomiast ta jedna dokładnie nam wypadnie nad ścianą działową, ale myślę, że z dołu nic nie będzie to za specjalnie widać. O, i tak mniej więcej to będzie wyglądało. To oczywiście nie będzie na tym oparte, bo w jakiś sposób później po podłączeniu musimy to wkleić do środka wagonu. I właśnie, i znowu zapomniałem czegoś do wklejenia, kawałka taśmy. No musi to być jakoś przytrzymane. Musi to być jakoś przytrzymane. No i teraz kwestia kolejna, która mnie nurtuje, to co ja zrobię z tym
On będzie tu chyba pasował. Tu będę musiał to umieścić. A może nie będę musiał wklejać tego? Nie, może to nie ma sensu. Może to po prostu zrobimy tak, że tu oba kondensatory będą zamontowane. O, już to mogę nawet zrobić. Proszę bardzo. Oczywiście one nie są przylutowane i dzięki temu będziemy mieć świetne ułożenie. No zobaczcie, jak to idealnie pasuje. No ideal. Ideal. To, co zostanie, to jeszcze zostanie nam kwestia przylutowania kabelków. Te kabelki tak, tu z tej strony. No, no to tutaj mógłbym w zasadzie sobie już to polutować. I to nawet skorzystając z tak fantastycznego podparcia, jakie tutaj mam. I tyle. No to mogę się prawie brać do roboty. No ale zanim to polutuję, to jednak... Tak, to mogę przylutować. Pora sobie chyba rozgrzać już lutownicę. Ale nie, jeszcze zanim to zrobię, na razie wyjmę, no muszę rozpatrzyć, jak tu zamontować, zrobić odbiór prądu. Aha, tu mamy, widzę, robo zostawił w trochę słabym miejscu. Tu jest chyba miejsce na ten przewód, żeby to umieścić. Muszę zdjąć wózek, żeby to ocenić. Jak się wózek zdejmuje w robo? Nie wiem, kiedyś mi znowu zleciał. Dobra, wyszedł. Tak, to jest jedyne miejsce. To jest jedyne miejsce, także musi wejść tędy. Tędy chyba nie. O, poczekajcie. Czy tu jest jakiś otwór montażowy? No niby jest też. Ale tu chodzi kinematyka. Więc może w tym miejscu byłoby nie roz... Aha, dlatego tu nie ma kabla, bo by blokował nam kinematykę. Stąd... nieładnie, bo ten i to tak robo przewidział, ale zaraz. Chyba rozbiorę drugi wagon, bo to będzie oznaczało, że ten przewód będzie widać później. Jego nie ma jak poprowadzić pod siedzeniami. Chyba, że jakoś tu tak. Nie, da radę, da radę. Da radę, tu nie będzie widać w środku. Tak, tak trzeba go będzie poprowadzić. Tak dokładnie będzie trzeba go poprowadzić. Ewentualnie go może nie. Tu będzie go widać wtedy. Tak, pod siedzenie go będzie trzeba jakoś ułożyć. Tu sobie wyjdzie. No, zleciały mi półki. Zleciały mi półki. Dobra, to je sobie zamontujemy później. Skoro są luźne, to niech nam nie przeszkadzają. Dobrze, a jak teraz w wózku to zamontować? Muszę wyjąć chyba zestawy kołowe. Do góry? Może do góry. Aha, czyli tu mamy, są w gnieździe. Są ładnie w gnieździe, jak widzicie. No dobrze, to w tym celu, żebym ja się przekonał, jak to zrobił robo, to muszę po prostu, muszę zobaczyć, jak to zrobił robo. Aha, i tu z tego, co widzimy, blaszki są. Tak. Muszę podejrzeć. Muszę zwyczajnie sprawdzić. Rozkładam w tym czasie drugi model.
Tu mamy podłączenie, tylko że. Aha, i to już widzę. Tu wyprowadził w ten sposób przez środek wózka kabelki robo i przelutował do obu stron. Ja mam po jednym kablu. Ja mam po jednym kablu i ja po prostu zrobię tak, że jeden wózek na jedną stronę, do jednego wózka z jednej strony kabel, a drugi z drugiej. Muszę to wprost tak zrobić. Muszę to wprost tak zrobić. Już się zastanawiam nad tym, co mam Wam tutaj odpowiedzieć. Już tłumaczę dlaczego. No dlatego, że na tej płytce mam podłączenie jednego kabla, czy dwóch DCC, nie no dwóch, ale kabelki mam jedne, one są też niestety takie dosyć grube, długie, grube, a może rzeczywiście zrobię to tak jak robo, czyli bym wtedy przeprowadził dwa kable, tak, tylko gdzie ja je schowam, jednak te robo są delikatniejsze dużo. Są delikatniejsze, tak. Drugi nie bardzo chce się tu zmieścić, żeby go choćby tylko przymierzyć. Jednak ta izolacja jest dosyć gruba. Dobrze. Zapchniemy go dalej. Więc teoretycznie mógłbym zrobić to tak jak robo i zawsze byłby odbił z dwóch wózków. Pytanie, czy mi się oba tutaj zmieszczą do poprowadzenia. Zmieszczą się. Zmieszczą się i tak bym je poprowadził. Tak to będzie musiało być zrobione. Oba tu będą na podłodze. Teraz zobaczmy, jak to wygląda u robo. Nie wiem, czy widać. O, już spojrzę. I tak tutaj dokładnie, o teraz ja przynajmniej widzę, mam nadzieję, że wy też widzicie, są tak samo te kable tu wyprowadzone i one poszły pod siedzenia. One poszły pod siedzenia. Stąd pytanie, czy tu te siedzenia też dadzą się zdemontować. Czy one są przyklejone, czy one są na wcisk. Chyba są na wcisk. To nie jest przyklejenie. Do góry czy do dołu? W którą stronę ciągnąć? Czy w obie? Tak, jakby ostatnie siedzenie trzymało. Coś tu widać pod spodem. Nic nie widać. Może są tym ostatnim elementem przyklejone. Tak, były przyklejone, będę musiał je przykleić. Ale coś tu się przy okazji odsłoniło. Odsłoniło się to, że na przykład mógłbym dalej tu poprowadzić ten przewód i wyprowadzić w tym miejscu, proszę bardzo, gdzie będę chciał zmieścić kondensator. Czy to mi nie przeszkodzi w kondensatorze? Nie przeszkodzi. Także jak widzicie, jest troszeczkę kombinacji. Może też tak zrobię, że podłączę wtedy. Robo podłączył z dwóch stron, ale ja może sobie podłączę z jednej. Skoro jest kondensator, to tak naprawdę lepiej by było, żeby z dwóch stron było doprowadzone, bo zawsze jak jeden wózek stoi, to dobrze, żeby i drugi zbierał prąd, ale nie wiem, czy jest aż taka potrzeba. Może po prostu w drugim wagonie sobie tak zrobię, albo po prostu ten wagon później rozbiorę. No jest ciężko tu, jak widzicie, do wszystkiego się dobrać. Te przewody są zwyczajnie ciut za grube. No może będą się łatwiej nam tu lutowały, zwłaszcza dla takich osób jak ja,
które nie mają wprawy w lutowaniu i w szczególności takich cienkich przewodów. Ale jak sobie poradzimy? Jak to mówią, modelarstwo wymaga cierpliwości, stąd nawet przeprowadzenie takich przewodów, to się trzeba tutaj nagimnastykować, ale efekt powinien być pozytywny. Na razie zrobię tyle. Później jeszcze będę przeciągał te przewody, więc to nie jest czas na przyklejanie tych siedzeń. Zdecydowanie będzie to lepsze rozwiązanie, jak ciągnięcie gdzieś tu po boku. Tu też by przeszło, ale no problem w tym jest taki, że potem mógłbym mieć dosyć duże problemy z demontowaniem budy. Byłoby ciaśniej, a może by przy którymś demontażu zwyczajnie się rozciągnęło, rozlutowało, więc dwojga złego chyba lepsze takie, troszeczkę się pomęczyć, skopiować tu, że tak powiem, mistrza, fachowca, czyli robo od montażu. Trzeba skorzystać zwyczajnie z wiedzy. I teraz tak, to co wcześniej się zastanawiałem, że na którą stronę polutować, jeśli z jednej strony kabelek i z drugiej strony kabelek, to powinienem to później zwrócić uwagę, w jaki sposób założę wózki, bo one muszą być w określony sposób założone. Z powrotem chodzi o to, żeby nie było tak, że gdybym rozdzielał bieguny na strony, to mógłbym zrobić tak, że nie zważając uwagi na budowę wózka i sposób jego montażu, bym to zrobił najzwyczajniej w świecie źle i miałbym na przykład zbieranie prądu zaledwie z jednej szyny, bo bym to zrobił odwrotnie. Tu specjalnie większego znaczenia nie ma, dlatego że będę po prostu odbierał i tak, i tak. Wózek powinien być tak zamontowany. Swoją drogą pytanie, aha, to pójdzie w środek. Tak, te przewody są ciut za grube, skoro to ma pójść w środek. One będą ciut za grube. Jeszcze je sobie tutaj przeciągnę. Dlaczego będą za grube? Bo pytanie, czy będzie się chciał tu wózek obracać. Mogę to chyba bezpiecznie położyć. I teraz to tak. Na jeden przewód jest miejsce, a drugi już sprawia problemy z umiejscowieniem go na swoim miejscu. Tak, nad tym wszystkim trzeba cierpliwie. Trzeba mieć naprawdę anielską cierpliwość do takiego przewodu, który przecież lubi się tu przegiąć, ale paluchem to ja go nie wepchnę. Tak go trzeba. Chyba. Może teraz przejdzie przez ten otwór. Może ten weźmiemy maksymalnie na bok, żeby nam nie przeszkadzał. I teraz jakoś. Wejdź, no przecież masz miejsce. Tak, naprawdę, minimalnie jakby były delikatniejsze, to byłoby dużo łatwiej. Byłoby dużo łatwiej. To jednak w modelach ten rozmiar bardzo się liczy. Zresztą te kabelki, które Robo używa, to też nie jest, one też nie są najcieńsze. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja pamiętam, jestem tym przerażony, tym bardziej, że myślałem sobie, że sobie poradzę.
Ale kupiłem raz siódemkę Pico z wymienionymi reflektorami. To była jakaś taka seledynowo-zielona. Chcecie, to możecie sięgnąć do unboxingu. I tam były wymienione reflektory i sprzedający kolega poinformował mnie, że chyba się odlutował przewód od jednego, bo jedna lampa jakaś tam nie świeciła. Odpowiedziałem, że żaden problem, poradzę sobie, co to jest przylutować przewód, ale jak otworzyłem lokomotywę, to zbladłem, bo tam przewody są w formie żyłek, które są, nie wiem jak się to fachowo nazywa, zaizolowane farbą czy czymś i ja bym się nie odważył takich rzeczy lutować, to już jest dla mnie wyższa szkoła jazdy. To nie to, że tam taki kabelek można sobie to... O, dobra, przeszło na drugą stronę. Można sobie spokojnie i bezpiecznie to lutować. Dobra, udało się. Zanim cokolwiek tu zrobię, zanim tu przylutuję, to muszę wszystko przymierzyć. To jest. No właśnie. Po pierwsze, musi mi się schować i to chyba muszę zrobić w ten sposób. Z tej strony ciągnąć. O. Musi mi się w tej tulei, do której wchodzi trzpień wózka, w trzpieniu musi pozostać no właśnie, nie pozostał. Muszą te kable pozostać w środku trzpienia. Dobra, obraca się swobodnie. O to mi chodziło. To chciałem się musi zostać w trzpieniu, muszą zostać kable, żeby nie blokowały mi wózka. No dobra, to już jestem prawie przygotowany do lutowania. Mogę sobie tutaj, tak jak jest na tym wagonie, przylutować do boków. No to też będzie... Będę musiał być ostrożny, żeby nie dotknąć do plastiku i gdzieś tutaj nie stopić. Do obu stron, tak jak na tym wagonie. I będę mógł kontynuować dalej. Na razie z tym zestawem kołowym wstrzymam się, niech to sobie zostanie. Także dobra, ale ja teraz muszę sobie zrobić przerwę, rzeczywiście podłączyć tą lutownicę i rozgrzać i przede wszystkim pousuwać sobie tutaj z pola widzenia te wszelkie plastiki, żebym opacznie nie dotknął i nie spowodował katastrofy. To dopiero byście mieli tu zabawę, jakbyście mnie tak oglądali w akcji gaśniczej. No okej, okay. Lutownica rozgrzana, mogę powoli przystąpić do prac, no boję się tutaj bardzo, żeby po prostu przypadkiem gdzieś nie uszkodzić wagonu. I tyle. Dobra. Jeden przewód, jeszcze jakiś tam... Tutaj stop lutowniczy, widzę, że na grocie mam, to okej. Okay. No i cóż, mam niby latarkę, czołówkę, ale za bardzo nie widzę. Jakoś tutaj sobie trzeba, jednak paluchami jest łatwiej mi operować jak narzędziami. I znowu przyjrzę się na drugi wagon, jak to jest zrobione. Muszę sobie to doświetlić. W którym miejscu to jest gdzieś? Tu jest tutaj ten metal. Czekajcie, muszę na chwilę odłożyć. Gdzie tu jest metal? Tak, tu jest metal. Nie, to jest plastik. To jest metal czy plastik? Plastik. Tam jest metal. Tam głęboko. Potem muszę się dostać. Jeszcze się tu przyjrzę. Tak, tam głęboko. O, tu do tego elementu. Do tego elementu muszę przylutować.
właśnie największa trudność tego wszystkiego. No jak tutaj sobie gdzieś tam od środka stopię trochę tego wózka, to nie będzie widać. Na szczęście, no ale zawsze jest to stresujące tutaj. Dlatego się tak nigdy nie palę do takich. Rozgrzewać też za bardzo nie mogę tu, żeby nie uszkodzić wózka. No nie jest to zdecydowanie najłatwiejsze zadanie. Jak zmusić tą kropkę cyny, żeby została tam na miejscu. No i topi mi się plastik. Bez doświetlenia to jest ciężko. Nie chcę. Za nic w świecie nie chcę. No właśnie, tak jak mówiłem, ja nie jestem jakoś super uzdolniony, żebym to potrafił sprawnie zrobić tak, żeby mi to wszystko działało. Teoretycznie sprawa wydaje się prosta, tylko że jest gdzieś jakiś opór materii. Stoku lutowniczego, który wszędzie chce zostać, tylko nie tam, gdzie powinien. Najchętniej to mi zostaje na grocie i ile bym go więcej nie brał, to on chce tu zostawać, co mnie bardzo irytuje. No i widzicie, dla mnie nawet przylutowanie jednego kabelka to już jest wyzwanie, a przecież punktów lutowniczych jest tu kilka. 4, 6, 8 lutowe muszę wykonać, a każdy sprawia problem. Natomiast ci z was, którzy są sprawni w tym, mają doświadczenie, czy może po prostu lepsze narzędzia, może to jest i materiały, może to jest kwestia ceny, może to jest kwestia lutownicy, to pewnie dużo sobie sprawniej z takim zadaniem poradzą. No nie, ja nie będę tego przedłużał. Na spokojnie się tym zajmę. Muszę
wyłączyć nagrywanie, bo to zaraz będzie 25 minut samego przylutowania jednego kabelka, stąd pozwolicie, że zrobię to już poza sceną. Wydaje mi się, że udało mi się przylutować, to znaczy udało mi się przylutować, tylko mam zawsze wątpliwości, dlatego to wydaje mi się co do tutaj, jak to się nazywa, jakości tego lutowania. Stąd no, pozostało mi teraz założyć z powrotem tutaj ten zestaw kołowy w tą samą stronę, w którą był tamten założony, czyli zdaje się tak. Ok. Jest na miejscu, kręci się swobodnie. No i tu teraz muszę delikatnie wyciągnąć przewody, tak żeby mi schowały się. Najpierw czarne po kolei. Teraz czerwone. Jeszcze troszeczkę czarny, żeby za dużo luzu nie miały. Czerwony jeszcze troszeczkę też. Z wyczuciem, żeby oczywiście go nie wyrwać. No wydaje się, że wszystko jest ok. Że się to będzie trzymało. Tu kręci się wszystko swobodnie i tyle. No dobra, teraz w tą stronę. W tą stronę wklejenie ławeczki. To będzie może potem, chociaż tą ławeczkę to ja sobie, wiecie co, ja ją sobie chyba wkleję nie normalnie tym, tylko bo ja ją będę musiał zdejmować, tylko może na taśmę dwustronną. Ona i tak troszeczkę mi tu wystaje, będzie wystawać. No dobra, to sobie wymyślę. Dobrze, to teraz mogę przystąpić do tej rzeczy ciut trudniejszej, a może i nie trudniejszej, do... Tak, przede wszystkim przewody mi nie będą potrzebne. Tak, chyba najpierw sobie zrobię tak, że osadzę sobie to tutaj. Sprawdźmy na listwie. Osadzę to sobie tu. Żebym też za dużo przewodu nie odciął, będzie problem. Nie będę miał później, czy go tak zostawić, żeby wisiał. No troszeczkę głupio. Dobra, utniemy go tyle. Jest zabawy naprawdę z tymi rzeczami. No, widzicie, przewód trzeba skręcić. Dobrze by go było tak sobie fajnie tutaj na drugą stronę tej listwy. To jest wszystko. Tak, przygotowane przez producenta. O, dobra. Weszło, zanim ten przewód może zostanie na swoim miejscu. Teraz drugi. Też mu troszeczkę zostawimy, żebym miał trochę manewru. No i właśnie wyleciał chyba tamten przewód. Nie, na szczęście został, dobrze, że
zagiąłem. A ten w ten otwór. No przechodź, 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 przechodź. Udało się za pierwszym razem. Z powrotem na miejsce kondensator. Wszystko fajnie, tylko że ja to zrobiłem odwrotnie. Ale żebym to zamontował, widzicie? Tak, to najpierw ten na środku. I chyba wezmę go od razu. Tu przyluduję, nie ma co się czekać. Będzie łatwiej. Jest. To poszło łatwo. Jest. I tak samo, nie będę czekał, od razu to przylutuję. Skupiam się na tym. Dobra, jest. To mam przylutowane. To teraz kondensator na miejsce. Tak powinien, zdaje się, być. I znowu przygniemy go, żeby nie wylatywał. I przylutuję. Wydaje się, że jest na swoim miejscu. Cięcia. Nie wiem, co ja tu chciałem zdziałać, nie przygotowując sobie wcześniej cążek. Tutaj też zobaczmy, to jest. To może sobie zostać. To też może zostać. I nie pozostało mi nic innego, jak umieścić to na miejscu, w swoim miejscu. Fajnie ciasnawo siedzi. Teraz druga strona, już tylko przelutowanie powinno pójść szybko. Tutaj mam miejsce, to mogę sobie tak rozszerzyć to. I szybciutko to zrobimy. Okej, mogę analogicznie obciąć. Nawet troszeczkę więcej. I to już chyba wszystko. Chyba wszystko. Sprawdzę tylko, czy będzie mi się to zakładało. To będzie w ten sposób. No, mam nadzieję, że tak. Ale jeszcze daleko będę, daleko od samego zamknięcia, bo nie wszystko mam załatwione. Tak? Zapomniałbym o
siedzeniach i zapomniałbym oczywiście o, gdzieś mam też tam półeczkę. Także jeszcze mi dwie rzeczy czekają, ale to muszę chyba w tym celu przynieść klej, bo tu nie widzę, żebym miał pod ręką klej. To jeszcze będę musiał zrobić, zamontować półki i tak. Jeszcze spojrzę tu z boku. Troszeczkę mi tu to wystaje, ale co powoduje, że wystaje? Nie da się to dogiąć zdecydowanie. Czy na czymś się opiera? Nie. Nie tu. Coś tak jakby mi lekko sprężynowało, nie wiem co. Chcę to rozwikłać. Mam nadzieję, że całość wejdzie. Dobra, to ja w tym momencie jeszcze się muszę udać po klej, jakoś rozwiązać tutaj sprawę montażu tych siedzeń i tej półki i będziemy mogli już zobaczyć efekt na makiecie. Chociaż może zanim przykleję, to pozwolicie, że ja szybko pójdę, sprawdzę na dole, czy to wszystko działa na makiecie. Już samego sprawdzenia nie będę Wam pokazywał i dopiero zajmę się resztą. No to prawie jestem w domu. Prawie jesteśmy w domu. Byłem na dole, sprawdziłem. Efekty sprawdzenia to dodatkowe kabelki. Po co mi były te kabelki? One nie wylutowałem. Ja je włożyłem i tutaj też zobaczcie takie malutkie porównanie. Ja już wiem, że przy kolejnych nie będę używał kabelków dostarczonych przez producenta miękkich, tylko tych. One są co prawda tej samej średnicy mniej więcej w izolacji, jak widzicie, natomiast jest o tyle lepiej, że one są sztywne. Stąd no nawet tutaj do sprawdzenia bardzo łatwo mi było używać tych kabelków i dużo łatwiej by mi się lutowało. Ale okej, czemu potrzebowałem to sprawdzić? Tego się dowiecie już za parę minut, jak pokażę Wam na makiecie. W każdym razie jestem już teraz mega pozytywnie zaskoczony, bo już wiem, po co potrzebowałem tych kabelków. Ano dlatego, że nie byłem przekonany, czy po pierwsze, czy tu mogę się podłączyć w to miejsce z plusem. Może to po prostu ten punkt lutowniczy nie był połączony ścieżką. Ja nie jestem specjalistą, nie śledziłem tutaj dokładnie, jak to wygląda, jak są poprowadzone te ścieżki. To miałem pierwsze podejrzenie, bo było ciemno. A drugie podejrzenie, że tak naprawdę coś źle polutowałem, czyli albo tu na dole do tych brzegów, albo gdzieś tam na górze tu do tego. No to wykluczyłem dosyć szybko, ale nie byłem pewny tu właśnie tego tam przy łuskach. Dobra, to teraz co mi zostało, to wkleić. No i tu już moim harcerskim sposobem zaraz się za to zabiorę. Ja tu sobie podłożę kawałek papieru i muszę się dostać do mojego zaschniętego kleju. Ja tutaj mam dawno temu zrobioną dziurkę z boku, którą każdorazowo powtarzam. Krople kleju sobie wezmę, to odłożę, żeby mi ten klej nie był bliski modelu. No i elementy. Półki. Półki moje, półki. Jak te półki były? Tak jakoś tu. Trzeba je kleić na wszelki wypadek. Tą kapkę kleju weźmiemy. Ech. Półki akurat powinienem wcześniej przykleić. Przed włożeniem listwy, przed założeniem listwy. No teraz już jest za późno. Teraz będę się męczył. O, możesz choć.
patrzcie, półeczki dobre są. Są. I fotele. Połowa z półkami poszło prosto. Fotele tak, mniej więcej. Dobra, to tu też będzie prosto. Wystarczy, że jedną stroną złapią. Jeszcze tutaj te przewody przygnę. A tu jedną stroną, drugą stroną i już mogę je ustawić i jakoś tam dobiąć. Jest ok. Jest ok. Widzicie? Aż wstanę i zobaczę. Nie wiem na ile tutaj ze światłem, ale o, teraz widać i półka, i ten jest wszystko na swoim miejscu. Dobra, to co muszę zrobić przy moich harcerskich sposobach, to zmykać z tymi kartkami z klejem z bardzo prostej przyczyny, bo opatrznie mogę coś na tym położyć i będzie klops, będzie kłopot. To teraz już mogę założyć obudowę. Ja wiem, że mogę założyć, bo już sprawdziłem. Równo z obu stron, żeby te przewody mi się tu nie złamały. Chyba jest równo do trzaśnięcia. Było trzaśnięcie. Nie słyszałem za specjalnie, ale wydaje się, że wagon jest prawidłowo na swoim miejscu. Zwykle porównanie zrobię z drugim. Położę jeden obok drugiego. I tu trzeba ocenić schodki, jak to wszystko wygląda. Układ wózków prawidłowy. Tak, chyba się udało. No dobrze, to jest. To jest dobrze. Tutaj odłożę sobie ten wagon, chociaż on też pójdzie z nami na makietę. Odłożę sobie ten wagon. Tu jeszcze tylko ostatnie spojrzenie. Tak jak widzicie, tak wygląda przylutowanie przeze mnie, tak wygląda fabrycznie przez robo. No zdecydowanie, na pewno jest to bardziej elegancko zrobione, ale tam już to robił fachowiec, tak, a nie ja pierwszy raz. Na pewno byłoby łatwiej, jakby te blaszki nie były oksydowane w tamtym miejscu, a jakby były też prosto przygotowane fabrycznie, tak jak sama płytka elektroniczna, widzieliście, jak łatwo się do niej dolutowywało. No to była po prostu czysta przyjemność tamten element przylutować niż tutaj do tego elementu wózka. No dobra, to tu mam wagon przygotowany. Trochę się zeszło, ale nie święci garnki lepią, jak to mówią. Stąd ja też chciałem spróbować, chciałem sobie z tym poradzić. Zaraz przechodzimy już do niemalże creme de la creme, czyli do zobaczenia, jakie to przyniosły efekty, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze muszę Wam zaprezentować instrukcję obsługi i tą instrukcję obsługi zaprezentuję w komputerze, stąd czeka mnie scena całkiem przyjemna, wygodna, kiedy nie będę nad niczym wisiał, jak sobie usiądę w fotelu i spojrzymy w instrukcję. Jest teraz już scena, w której przyjrzymy się instrukcji, to będzie w produktach, trochę mylnie lokomotywy, wagony i tutaj listwa LED. Tak, to jest najistotniejsze, mamy opis, no i warto chyba też zwrócić uwagę w temacie podstawowych funkcji, wbudowany kondensator, z tym kondensatorem to tak nie do końca budować, bo trzeba sobie samemu. No, można dodawać kondensatory, to chyba w tych miejscach, temu się nie przyglądałem. Rozpoznawanie kierunku jazdy, niezależna regulacja jasności oświetlenia każdego z LED-ów i tak dalej. Sporo, efekty świetne, sporo tutaj jest wymienione, ale nas interesuje jak najbardziej polska instrukcja, tak? To chcemy zobaczyć. Spis treści, zastosowanie, podstawowe funkcje, parametry techniczne, podłączenia, opis wejść na płytce, wstęp do ustawiania programowania dekodera, połączenie z aplikacją Railbox, to mnie nie interesuje. Tabela ustawień CV adresów do dekodera, to mnie interesuje, chyba bardziej, żeby pokazać, niż się przez to przetrawić, ale dlaczego, to zaraz zobaczycie. Podstawowe funkcje. Wymiany.
Płytka może być skrócona do 250 mm poprzez odłamanie sekcji oświetlenia wiatrołapów. Rzeczywiście, jak to przewracałem w ręku, to było tą perforację widać. No, akurat obłamywanie wiatrołapu nie leżało w mojej gestii. Nie miałem absolutnie żadnej potrzeby, stąd no, nawet się na ten temat nie zająknąłem. Budowany kondensator, tak jak powiedziałem, trzeba go sobie wbudować samemu. Możliwość dodania do 7 kondensatorów elektrolitycznych, ok, osobne wyjścia wysokiego napięcia do sprzęgów lub generatora dymu. Generator dymu, jak rozumiem, do restauracji, tam kiedy mamy kominek, na dodatkowe bajery. Temat sprzęgów, no ja jeszcze nie dorosłem do tego, żeby się bawić w automatyczne sprzęgi. Wydaje mi się, że to są rozwiązania na w pełni zautomatyzowane makiety, gdzie ręka tutaj osoby zarządzającej nie powinna tam sięgać na pokazowe makiety, natomiast na makietę domową to jest po prostu według mnie bajer. Jak kiedyś kupię model, który to będę miał, a takie modele już są, nawet Pico ma swoje ofercie, to jest seria Expert Plus, kiedyś na ten temat wspominałem, to zaprezentuję, pokażę, ale żeby teraz się tym bawić, to jeszcze wydaje mi się, nie dorosłem do tego. Dodatkowe po wyjścia F0 R+ do podłączenia świateł końcowych z już wbudowanym rezystorem i to jest też temacik, któremu można się przyjrzeć. Nie mówiłem na ten temat, ale tam rzeczywiście można się przyjrzeć i to zrobić. Nie mówiłem na ten temat. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze na ten temat będę mówił. Tak? Tu już przeczytaliśmy z instrukcji. Nie mam diod, żeby to zamontować. To kiedyś może przy jakiejś okazji też przy jakimś kolejnym filmie. Rozpoznawanie kierunku jazdy. No to mnie strasznie interesuje, o co tu chodzi, ale tu chodzi zdecydowanie o te światła końca, jak rozumiem. Zgaduję, nie jak rozumiem. Niezależna regulacja każdego z LED-ów poprzez potencjometr na płytce. Tego potencjometru nie widziałem. Możliwość niezależnego włączenia oświetlenia wiatrołapów, toalet każdego z przedziałów. No ciekawe, efekty świetne, ciekawe, obsługiwane formaty DCC lub Anarcho. Współpracuje z protokołem Railcom. No i dobrze, wymiary. Podłączenia, opis wyjścia, tego no nie tłumaczyłem, tylko tak no, autorytarnie stwierdzałem. Tu kondensatory, tutaj gdzie DCC minus DCC plus się podłączyłem, to jest to wyjście dodatkowe. Tu do podłączenia diod jednej, drugiej. Tutaj tak samo zdublowane to wejście, bo jak rozumiem, to tu w tym miejscu możemy to obłamać. Także to jest to. Tu dodatkowy kondensator. Łatwiej nawet jest pokazać w sumie na takim tu zdjęciu, jak gdzieś machając płytką przed obiektywem, więc może nawet dobrze, że wtedy nie pokazywałem. Tu płytka z drugiej strony i dokładnie to samo. Tu możemy obłamać, jak możemy się przylutować tu, a jak obłamiemy, no to wtedy lutujemy się tu z tym dodatkowym. No i 2 DCC plus i gdzieś powinno być DCC minus, ono jest pewnie gdzieś tutaj dalej nie sfotografowane. Ale jak wam mówiłem, jak sprawdzałem poprawność, czy wszystko mi się udało, to rzeczywiście tych wyjść DCC plus, DCC minus jest więcej. Dobrze, ale tutaj póki co jeszcze nie ma tutaj za specjalnie dużo informacji. To wszystko było jasne i to intuicyjnie, jak widzieliście, na podstawie tej skróconej instrukcji na pakowaniu takiego ideogramu z tamtego dało się to wszystko zrozumieć i zastosować, tak jak to robiłem. Bardzo intuicyjny był montaż tej płytki. Natomiast tu już się pojawiają wyższa szkoła jazdy, bajery, programowanie i tak dalej. I tu zobaczcie, mamy mnóstwo informacji, co do których no nie będę tego omawiał i starał się zrozumieć, tłumaczyć. To sam bym pewnie wymagał takiego wytłumaczenia, żeby mi ktoś wytłumaczył w sensie producenta. To jest po prostu, ja to traktuję jako dokumentację techniczną. Jeśli cokolwiek będę się chciał czymś pobawić,
zbajerować, to sobie coś otworzyć, to tu jest cała dokumentacja, gdzie co zmienić, żeby coś tam osiągnąć. Ale no właśnie, albo wypadałoby wziąć ze sobą tego laptopa na dół, CV, albo zanotować sobie CV29, CV33. CV33. No jest tutaj, jak widać, sporo możliwości na różne parametry oświetlenia. Po co nam to miganie? No po to, żeby odwzorować świetlówki. Jak pamiętacie, jak jeździliście dawniej, nie wiem, może i teraz, ja dawno nie jechałem wagonami grekami polskimi, czy to dalej jest, no ale zawsze były świetlówki i jak to świetlówki, tak? Jest dobra, świeci, niedobra, nie świeci, ale jest jeszcze ten stan pośredni, który czasami wkurzający jest i tygodniami gdzieś po zakładach pracy, sklepach, czasami przedsionkach albo na klatkach schodowych bądź wagonach jest tak, że coś miga, męczy to wzrok, wkurza strasznie, no ale czasami nie mamy specjalnie na to wpływu, tak? To nie jest świetlówka u nas w domu, którą sobie sami zmienimy, tylko właśnie gdzieś na jakiejś klatce trzeba się wtedy kogoś prosić, albo w pociągu, do którego wsiadamy na godzinę czy tam 5 godzin i wysiadamy. Stąd ja pamiętam, rzeczywiście bywało takie przypadki, że coś tam migało, czy przy zapalaniu migało i to, jak rozumiem, takie rzeczy można sobie obzorować. Że to, co tu jeszcze, tabela wartości, to wszystko się trzeba z tym pobawić, wszystkiego trzeba się nauczyć, identycznie jak z lokomotywą, jak z dekoderami lokomotyw, też mamy mnóstwo cefałek i tak dalej, gdzie sobie różne rzeczy ustawiamy, opóźnienie zatrzymania, śmam to, tamto, jasności reflektorów i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że są osoby, które no, lubują się w tym, żeby rozczaić to do końca i sobie ustawić tak, jak się chce i to jest też, jak dla mnie, przyjemność jest oglądania tego modelu po raz pierwszy, postawienie na makiecie czy zestawienie składu. To tak dla wielu osób całą przyjemnością jest cyzelowanie elektroniczne. Dla innych, powiedzmy, nie wiem, wklejenie ludzików do wagonu, przeróżne takie patyna, nie patyna, urealnienie modeli, a mówię dla innych też właśnie zrobienie tych bajerów cyfrowych, tak, na fest, a dla innych po prostu wszystkiego, maksymalne zbliżenie się do pierwowzoru. Stąd nieco tutaj jest, tabela konfiguracji wyjść, no to czegoś takiego nauczyć się na pamięć nie da, to tak jak mówię, to trzeba traktować instrukcję jako dokumentację i podczas gdy się chce osiągnąć jakiś efekt, no to po prostu posiłkować się tym i metodą prób i błędów, czy jak z tym działać. No dobrze, to tyle tej sceny. Pora zejść na makietę i zobaczyć efekt moich prac i możliwości tej listwy. Już jestem przygotowany do prezentacji. Powinienem mieć lokomotywę, która wjedzie wagonem, ale nie. No właśnie, zawiesiłem głos. Po co zawiesiłem głos? Żeby wam powiedzieć, że to jest wagon robo, tak? Tak wygląda wagon fabryczny robo. Przy okazji wyłączę światło i można też obejrzeć temat prześwitywania. Tutaj ciągle pamiętam o tym, co obiecałem, że będę temat poruszał. Niektórzy z was skarżyli się bardzo na to prześwitywanie. Wydaje mi się, że tutaj specjalnie tego prześwitywania nie widać. Ja przynajmniej nie jestem w stanie się dopatrzyć, żeby cokolwiek było. Moim zdaniem jest wszystko ok. Na pewno kamera to pokazuje jeszcze bardziej wykontrastowane. Natomiast, no mówię, moim zdaniem jest ok, tym bardziej, że i tak w razie czego nie jeździmy w pełnych ciemnościach, nie bawimy się na makiecie, tylko jeśli już chcemy sobie symulować jakąś ciemność, to w takim półmroku, jak mam tutaj teraz, bo mam otwarte drzwi do pomieszczenia, które jest jasne. To jest wagon robo, fabrycznie oświetlony i teraz wepchnę drugi z wagonu i to jest właśnie wagon z zamontowanym oświetleniem
Wydawałoby się, że no, ja jak tak włożyłem, no to mówię, kurczę, o co chodzi? Coś tu jest nie tak. Stąd sprawdzałem połączenia, stąd te kabelki, to o czym opowiadałem, ale już Wam zaraz pokażę. Czary-mary. Jest, 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 jest. To jest to światło w przedsionku, jego może, dokładnie na ścianie, jego może nie powinienem włączać. Kolejne, jest. To było F10, kolejne chyba muszę w ten sposób, jest. F11 z drugiej strony, korytarz, zauważyliście. Przedsionki, o, i proszę bardzo, w pełni oświetlone. Światło określone, listwa jako neutralna. Jako neutralna, widać, że wyraźnie to neutralne to jest takie troszeczkę bardziej zimne, to światło powinno być żółte jak tam, no ale zdecydowałem się zamontować taką listwę mam. Ta druga, którą kupiłem na spróbowanie, ma światło ciemniejsze, ją zamontuję do innego wagonu i tam po prostu też zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, takie mamy możliwości, możemy sobie zgasić i te CV-ki, które tam były, jeśli się tym pobawicie, o, tu powiedzmy też ktoś w tych dwóch przedziałach śpi, możemy, jeśli się tam to ustawić, ja no nie mam przy sobie komputera, żeby spojrzeć w te ustawienia, na pamięć nie znam, nie nauczyłem się, będę po prostu musiał w którymś momencie chyba to sobie wydrukować, da się pobawić i zmienić pewnie parametry tego świecenia. Myślę, że dałoby radę, żeby pewne przedziały przyciemnić, a pewne na przykład zrobić to migotanie. W każdym bądź razie przy takiej listwie mamy od razu te cyfrowe bajery. I kolejna sprawa, o której chciałem powiedzieć. Mówiłem, że mam coś do powiedzenia w temacie tych świateł końca pociągów. Jak widzicie, ponieważ jest to lista cyfrowa zbudowanym już dekoderem, to w tym przypadku ma sens rzeczywiście jeszcze dokupienie diod i zamontowanie tych diod, podłączenie ich i zamontowanie oświetlenia końca pociągu. Dlaczego? Dlatego, że się nie świeci na stałe. Przy czym tu już od razu powiem, że no, gdzieś przy tych wszystkich bajerach pojawia się pytanie o koszt tego zbajerowania i o sens niektórych rozwiązań. Ja w kolekcji mam mnóstwo wagonów, zestawiam mnóstwo różnych pociągów i dla mnie temat montażu świateł końca pociągu jest to dla mnie średnio potrzebne. Owszem, jakby modele fabrycznie były w to wyposażone, zbudowane i można było sobie to włączać tak jak światła końca w lokomotywie, to ok, coś takiego kupuję z dobrodziejstwem inwentarza. Pora zapalić światło. Natomiast w przypadku, kiedy trzeba za to ekstra zapłacić i jeszcze dodatkowo ekstra zrobić, poświęcić ileś czasu na montaż, no to już niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że tych wagonów mam dużo, mnóstwo różnych możliwych konfiguracji, w jakich te wagony mogą jechać. No i w każdym wagonie to zamontować, no to jest pewne wyzwanie. Powtórzyć tą pracę, którą widzieliście na filmie, sam montaż listew, ileś tam razy, przy czym no nie oszukujmy się, żeby mieć to w każdym dowolnym wagonie, to coś trzeba zrobić tutaj z tym oświetleniem, tak? Też trzeba je przerobić, czy może w ogóle wymienić, żeby każdy wagon coś takiego miał. Plus oczywiście do tej listwy robo dekoder, tak samo, tak? Także to wszystko jest jednak trochę zachodu, wymaga nakładów oczywiście finansowych i tak dalej. Natomiast dla kogoś, kto zbiera sobie wagony do jednego składu, bo chce odwzorować jeden konkretny skład, niekoniecznie złożony z wagonów PKP i C, czyli takich PKP,
i chciałby w ostatnim wagonie zamontować światła końca pociągów, bo powiedzmy jest to na makietę pokazową, tak, i zawsze w tej samej konfiguracji ma pociąg jeździć, albo stać w tubie i być porządnie podświetlony, to tak, to jak najbardziej ma to wtedy sens i nawet powinno być zrobione i na pewno ludzie normalnie to robią. No właśnie. Tak. Co dalej o tym oświetleniu, o tych listwach? No mam tą drugą, jeszcze teraz wziąłem, żeby tu na nią spojrzeć. Tak, to wszystko teraz wygląda, jak widzieliśmy. Widzimy efekt. Sama listwa wygląda rzeczywiście stosunkowo prosto. Szkoda, że nie są dołączone do tego, jak są dołączone kondensatory, te dwie diody do zamontowania oświetlenia. Wtedy byłby produkt niemalże kompletny. I to też się zawahałem tutaj mówiąc o tym. Skoro są kondensatory, fajnie, skoro jest budowany dekoder, no to jeszcze te cztery diody, one by specjalnie tu nie zawadziły. Na pewno byłoby ciut prościej. Pojawia się jeszcze jeden temat do oświetlenia wagonów, ale to myślę, że nie w tym odcinku, nie przy tym filmie, bo no musimy mieć jeszcze wagon w jakiś sposób przystosowany do oświetlenia. To też jest istotna sprawa, taka, na którą czasami wspominałem w unboxingach, jak pokazywałem, a czasami nie. Chodzi o to, że akurat wagony Robo są dostosowane, bo jednak ten odbiór, całe kanały i tak dalej. Natomiast w innych, gdzie odbiór tego jest z osi, no to tam musimy mieć blaszki. Kiedy po prostu nie są metalowe gniazda, w których są umieszczone osie zestawów kołowych, jak nie są metalowe, tylko są plastikowe, tak to było w większości dawniejszych modeli i tam odbiór był poprzez blaszki, które dotykały osi, jak w wagonach ACME, choćby one są fabrycznie dostosowane, to tak niektóre wagony być może będzie trzeba sobie dostosować. Tutaj też producent oświetlenia nie dołącza tych blaszek, ale to akurat ok, bo nie zawsze one byłyby potrzebne, jak w przypadku choćby tego wagonu Robo. No i widzicie, to już też jest zaleta wagonów Robo, ten sposób rozwiązania oświetlenia, że możemy sobie dowolną listwę zamontować. I początkowo myślałem, żebym ją musiał kleić do dachu, czy jak, ale nic bardziej mylnego. Takie oświetlenie montujemy sobie osobno. Mało tego, jak widzieliście, ono jest też łatwo zdejmowalne. Ono nie jest w żaden sposób przymocowane, podsudowane. Wystarczy, o, kondensatory działają, ale chyba jakoś nie za specjalnie długo. Pytanie, co kondensatory pamiętają? Troszeczkę, przez moment. To posłuży na pewno na przejazd przez newralgiczne miejsca. Natomiast jeśli chodzi o długość działania, to Robo tutaj jednak ma to fajnie zrobione. No ale tutaj już Wam wytłumaczę, z czego wynika takie zachowanie. No, wynika z tego, że tu jeszcze mamy mikroprocesor, który no, trochę potrzebuje, więc tego prądu zeżre. A także to jest pewnie to. O co chodzi? Co chciałem powiedzieć? Jeśli sprzedajemy wagon i chcemy odzyskać oświetlenie, no to wystarczy przecież odlutować te dwa przewody wprost, wyrywać je, z góry zdjąć listwę, nic nie odklejać, nic nie odkręcać i już, tak? To jest równie proste jak wyjęcie dekodera z lokomotywy. I to też jest plus. To też jest plus, bo okej, po co mamy za darmo dawać listwę, która coś tam kosztuje. No dobra, tyle z prezentacji na makiecie i tak myślę, że chyba jeszcze jedną scenę trzeba nakręcić przy komputerze, bo jeszcze jedna rzecz wymaga delikatnego tutaj poruszenia. Jeszcze wrócę na moment tutaj na stronę www. Otóż no, istotne jest przede wszystkim, ile to kosztuje taka przyjemność, na co trzeba, z czymś trzeba się pogodzić. 85 zł, tak? 85 zł to mało nie jest, jest to sporo.
i długo się zastanawiałem. Natomiast z drugiej strony, no, oczywiście porównać trzeba to choćby z Robo. Różnicę mamy. Tu oświetlenie kosztuje 50 zł. Różnica w wagonach jest 50 zł. Mi takie oświetlenie, jakie jest w Robo, analogowe starcza. Wystarczy, że się świeci, bawić się z takimi rzeczami. Aż takiego ciśnienia nie mam, żebym się bawił. Po prostu zależało mi na troszeczkę wyższym standardzie wagonów. Przy czym przyznam się, że tak mi się coś kojarzy, że w momencie, kiedy uznałem, że będę brał tę wersję z oświetleniem Robo, to chyba nie kosztowało to 50 zł. Chyba ta różnica wtedy była 30 parę, może 40 zł. Może 30, może wy lepiej pamiętacie, ale jakoś tak mi się zdaje, że nie było aż to tak dramatyczne, dlatego zdecydowałem się zapłacić nieco więcej, a mieć z oświetleniem. Oczywiście kwestia jest taka, no nie, tak jak mówiłem, to nie jest tak, że ja będę chciał sobie teraz oświetlić wszystkie wagony. Przecież jest cała plejada Pico, cała plejada Acme i naprawdę jest tego sporo. Zainwestować w to wszystko po 85 zł, no i może by trzeba było komuś dać to do oświetlenia, a nie samemu, chociaż no samemu to zawsze taniej. No to wychodzi już dosyć pokaźny koszt, dlatego raczej nie. To mi po prostu zależało, żeby uzupełnić sobie coś, czego nie byłem w stanie kupić, dlatego w tamtym wagonie on był sprzedawany bez oświetlenia, może jeszcze jakiś, oprócz jeszcze wspomnianych sześciu, jeszcze coś mi się kojarzy, ale to muszę na spokojnie przejrzeć, bo z jakichś tam powodów powybierałem te listy takie, a nie inne, od zamówienia chwilę trwało. No, inne oświetlenie, Pico na przykład, tak, mamy Pico, jest jakieś dedykowane nawet Pico, tylko że jak spojrzałem na stronę, no okej, fajnie wygląda, ja tutaj nie widzę nigdzie, kosztuje nieco więcej, no można powiedzieć, że tyle samo, może dałoby się gdzieś znaleźć je taniej, ono tu 22 euro kosztuje, no taniej pewnie nie, jak 85 zł będzie ciężko, ale ja tu nie widzę dekodera. Ściągnąłem instrukcję do tego, dekoder. Nie ma dekodera. To dopiero dekoder trzeba sobie dołożyć. Stąd no, mija się z celem kupowanie listwy oświetleniowej dedykowanej do Y-ków akurat Pico, żeby jeszcze dokupować dekoder. Ile kosztuje dekoder? No, jakiś Lokpilot na przykład. Pamiętam, zawsze widziałem dekoder funkcyjny 20 euro. Tak? To jest po prostu drugie tyle. Tak jak mówiłem, elektronika jest potwornie droga, więc jeśli już po prostu coś jest, te dekodery, tak jak tu w tą listwę, powinny być wbudowane w płytkach elektronicznych lokomotyw. Dlaczego to nie jest zrobione? Przyczyna jest prościutka, 100% prawdziwa. Dlatego, że firmy modelarskie, Pico, Rocco i inne, chcą zwyczajnie na nas zarabiać, chcą nam dodatkowo sprzedawać te akcesoria, i dlatego to nie jest, bo jak widzieliście na listwie, tam to ten dekoder, to on gdzieś już szukam, żeby wam pokazać. On jest tu, tu jest ten mikroprocesor, tak, to wszystko. Tu jest ten mikroprocesor i ileż to podroży układ? No, na pewno trochę, ale przy tych cenach lokomotyw, które musimy płacić, to po prostu powinno być. Stąd tu w listwie jest, ja to odbieram jako bardzo fajny trend, tu jakiś inny przykład dekodera, nawet w Polsce ciężko jest po sklepach znaleźć te dekodery, nikt tego niespecjalnie to kupuje. No ale już jeśli dokupywać listę, no to zdecydowanie z dekoderem i cieszy mnie, że taki trend się pojawił, że już te produkty są z dekoderami, że nie trzeba dokupywać. No i w takim wypadku czy kupić sobie wagon z dekoderem, czy bez dekodera i dołożyć listwę, wyjdzie to troszeczkę drożej. Znaczy, przepraszam, wagon z oświetleniem kupić, czy kupić wagon bez oświetlenia i dołożyć własną listwę, to owszem, wyjdzie to drożej, ale dla osób, które rzeczywiście chcą bawić się tym oświetleniem, zmieniać je, dołożyć sobie oświetlenie końca, to wydaje mi się, że chyba ja bym się nie decydował na ten. Aczkolwiek, tak jak mówię, ja
i tak pewnie pozostanę przy oświetlonych wagonach robo. Jestem po prostu zwyczajnie zbyt leniwy, żeby aż tak ze wszystkim się bawić. To i to chyba. Tutaj też mamy jakieś z ciekawości dekoder oświetlenia, to pewnie do innych produktów. Cóż to jest? A, to jest MTC21 chyba. Produkt niedostępny. No dobrze. I to tyle w temacie tego filmu. Dziękuję Wam za obejrzenie. Ja jeszcze się będę bawił, jeszcze wykorzystam drugą listwę, jeszcze coś tam mam, jeszcze się po prostu z tym oświetleniem douzupełnię sobie tam, gdzie miałem to przewidziane, że chcę uzupełnić. I także chyba możecie się spodziewać jakiegoś filmu. Bo teraz początkowo myślałem, że może jeden film tylko pokażę, ale teraz widzę, że nie było to takie straszne jak na początku. Byłem dosyć nieźle przestraszony tego lutowania i te pierwsze koty za płoty, czyli przylutowanie tam przy wózku nieco mnie przeraziły, aż stwierdziłem, że zrobię to poza sceną i może to był dobry ruch, bo troszeczkę się uspokoiłem, ochłonąłem. Ale po wszystkim myślę, że ten montaż jest właśnie na tyle bezproblemowy i fajny, że bez kręcenia, bez zajmowania się mową do kamery, to przy pewnej wprawie pewnie montaż tych listew, jakbyśmy to jeszcze do tego robili maszynowo, odpowiednio przycięte kabelki, szybko ciach-ciach, uzbrojone w listwie, montaż w wagonach, to na pewno byłoby to dużo szybciej, jak ja ze 3-5 razy szybciej. Pewnie tak to fizycznie jest, bo nawet choćby u Robo, jak sprzedają modele oświetlone, to podejrzewam, że osoby te montujące robią to wręcz maszynowo. Dobrze. Póki co dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Żegnam się z Wami. Cześć.